Gość Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu, dzień dobry. Szymon hołownia ogłosił wczoraj w Gdańsku, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. Czy Polacy są gotowi na prezydenta spo spoza polityki? Tego nie wiem, ale tak oceniam, że to jest ruch, który będzie kontestowany, będzie dyskutowany. Czym się skończy, zobaczymy. Zwykle pojawiają się od razu pytania, komu głosy podbierze, zabierze. No, no, patrząc części... na te właśnie pierwsze komentarze polityków, to właściwie wszyscy są zadowoleni z, tego, z tej kandydatury. E, powiem szczerze, że też, też wyrażę zadowolenie. Chociażby z tej przyczyny, że zawsze apelujemy o dużą frekwencję, żeby Polacy się aktywizowali, żeby uczestniczyli w tym życiu demokratycznym, że to jest ważne. Mówiliśmy to przed wyborami parlamentarnymi i mówię teraz, już zaczynamy mówić przed wyborami jak się okazuje, Polacy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, frekwencja była bardzo wysoka. No. Jak na polskie warunki wysoka jeśli chodzi o wybory parlamentarne, wydaje się również, że do tego zmierzają również wybory prezydenckie, bo się okazuje, że prezydent to wcale nie jest taki strażnik randola, że ma trochę e, e, kompetencji, nawet nie trochę dużo i że może sporo namieszać lub wiele rzeczy przed wieloma rzeczami złymi dla Polski. Szymon Hołownia mówił o takim bezpieczniku właśnie. No właśnie, no właśnie. To dobrze to wyraził bezpartyjny Bezpiecznik wmontowany. No wydawało się, że konstytucja już wystarczająco zabezpiecza prezydenta i ten urząd, i osobę przed tym, żeby być, żeby być, szukam tu dobrego słowa, no, uczciwym wedle deklarowanych chociażby programów, prawda, chociażby to wypowiedź, że nie będę notariuszem rządu. No, okazuje się, że pan prezydent Andrzej Duda jest notariuszem, nie wiem, do kwadratu, do sześcianu. Pewnie jeszcze nie pomyśli rząd, kiedy już podpis jest gotowy. Musimy mieć arbitra, który nie będzie grał z jedną z drużyn. Podpisuje jej wszystko, jak leci, albo pchał długi kij w Szprychy, który z różnych partii, z różnych drużyn wyłapie tych, którzy naprawdę myślą w nowy sposób, chcą zmiany. Mówi hołownia, rzeczywiście takiej zmiany potrzebują Polacy? Znaczy, to jest dobra diagnoza. Wszyscy mówią o normalności, pan premier wręcz zbudował całe ekspozena na tym haśle normalności. I myślę, że Polacy oczekują, aczkolwiek to te słowa nie mają nic wspólnego z realnym światem wykonywanej polityki przez pana premiera. To tak abstrahując, tylko zaznaczę. Ale generalnie uważam, że Polacy oczekują, potrzebują tej tak zwanej normalności, czyli tego, do czego na dobrą sprawę byliśmy przez 20 par lat przyzwyczajeni od odzyskania czy uzyskania tej pełnej niepodległości, że każdy ma swoje kompetencje opisane, każdy też stara się. Wedle głoszonych wcześniej haseł wypełniać te swoje obowiązki. No, okazuje się, że dzisiaj to się wszystko gdzieś zatraciło. E, wykonawcą stają się woli prezesa, jedynego nad prezesy sami wszyscy rządzący, od premiera po prezydenta łącznie. To się, to się, to się źle dla Polski może skończyć, więc niewątpliwie e, wybory prezydenckie mają ogromne znaczenie, by to przerwać. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u nie wróży, hołowni, jakiegoś wielkiego powodzenia. Według niego będzie mu trudno zdobyć poparcie elektoratu pozamiejskiego, czyli PSL-owi w paradę nie wejdzie? No, mówiąc szczerze, my liczymy. Prezes Władysław Kośnia Kamysz i, i, i wszyscy ci, którzy wspieramy, wspierają pana prezesa, liczymy, że to właśnie Władysław Kośnia kamysz w elektoracie miejskim uzyska zdecydowaną większą ilość głosów, więc tak na dobrą sprawę.

te elektoraty mogą się nakładać, czy też w jakiś sposób przechodzić. Ale ja jeszcze raz powtarzam, wydaje mi się, że poszerzenie palety kandydatów to no trudno powiedzieć, że, że całkowicie nieznanej osoby, bo, bo znana, że tak powiem, ze świata, ze świata show, biznesu, może też trochę literatury, pan Szymon-Hołownia, będzie miał swój elektorat i w elektoracie miejskim, i w Miejskim, ale wydaje mi się, że to będzie ten elektorat dodatkowy, ten, ten, ten który dzisiaj może nie chciałby pójść, może nie miałby nakazu. Tak mi się wydaje, że w dużej części to są umiarkowani e, pomiędzy centrum, a na prawą stronę bardziej. Więc tak bym powiedział, że bardziej to po elektoracie dzisiejszego prezydenta Andrzeja Dudy by to e, dotyczyło. To teraz pytanie do Jana Łopaty, członka Sejmowej Komisji Kontroli Państwowej. E, czy prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian bana Idzie na wojnę z PiS-em. Już po tym jego oświadczeniu głośnym, kiedy zapowiedział, że zostaje na stanowisku, nie zamierza poddać się do dymisji zrezygnować ze stanowiska, ogłosił, że będą teraz przedstawiane wyniki raportów, kontroli, m.in. dotyczących Getbacku czy Krajowej Administracji Skarbowej, które mają być no, niewygodne dla PiS-u na przykład. Tak. Panie redaktorze, szanowni państwo, to trochę dziwna sprawa jest z panem Marianem Banasiem. Ja to już głosiłem, taką teorię, spotykam się z jakimś takim niedowierzaniem, kiwaniem głową, ale trochę moje doświadczenie wskazuje, że mogę mieć w tym rację. Otóż od samego momentu, od kiedy został powołany wolą, decyzją Sejmu, to prawda, ale tej części Sejmu... I za, za zgodą Senatu. Tak, i za zgodą Senatu. Kiedy, kiedy były wątpliwości, były pytania, był kontradydat i dyskusja wokół osoby, no to oczywiście z kryształowy kandydat, kryształowy człowiek, nie ma o czym mówić, dokąd kandydata było w ogóle wątpliwość poddawana, jak śmie startować i porównywać się. No, więc ta wiedza albo też ta gra wokół osoby pana Mariana Banasia była e, ogromna. Ja bo ja osobiście nie wierzę, że jedyna osoba w państwie, która zarządza tym wszystkim, jeszcze raz to powtarzam, pan Jarosław Kaczyński nie wiedział o przynajmniej w dużej części e, o, o pewnych niejasnościach, oświadczeniach majątkowych, przepływach finansowych, które dzisiaj wychodzą na światło dzienne. Myślę, że wiedział. Myślę, że sobie zarzeczył właśnie takiego kandydata na fotelu Presa Najwyższej Izby Kontroli. Przypomnijmy, że jest to... I z autorytetem, ogromnym autorytetem, nadal jako jedyna, może jedna z, nie, z niewielu ciesząca się instytucja w Rzeczpospolitej, ale po drugie z ogromnymi kompetencjami. Rzeczywiście, ja wiele lat w ramach Komisji Finansów Publicznych jeszcze pracowałem czy współpracowałem z przedstawicielami Najwyższej Izby Kontroli. Obserwowałem te raporty, czytałem, zapoznawałem się. One są bardzo wnikliwe, bardzo szczegółowe i mogą wielu ludziom no, przynieść nieprzyjemne e, sytuacje. No Właściwie dziennik taki... Gazeta Prawna poinformował w weekend, że teraz NIK szykuje zawiadomienie do prokuratury w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Na przykład. Miałoby być to uderzenie w ministra sprawiedliwości nie Zbigniewa Nie kluczam z bo jeśli będzie chciała być obiektywna Najwyższa Izba Kontroli, to zapewne powinna to zrobić. Czytaliśmy te raporty, wiemy, jak te przepływy finansowe by przebiegały i na jakie cele ten fundusz był wydawany, więc myślę tu się nie dziwi, ale dokończę jeszcze ten demątek, bo to jest istotne. I w związku z tym to PiS i to prezes Jarosław Kaczyński osobiście nadzorował, by Marian Banaj został powołany. I po powiem Państwu tak. I potem ta cała akcja z próbą odwołania, na nagłośnienie spotkania, wręcz epatowanie tym spotkaniem i tym, że prezes domaga się, prosi, wnosi, żeby ustąpił. To jest coś specyficznego i niespotykanego. Generalnie, jeśli prezes chciałby kogokolwiek, a mieliśmy to doświadczenie, to robi to w cichości gabinetu albo w ogóle się nie spotykając, tylko przez y, swoich ludzi y, taką decyzję składa. Tu moim zdaniem po to to było, żeby podzielić te dwa światy, i żeby się e, ludzie nabrać m, mogli na to, że my chcemy, a tu prawda konstytucja, a może jeszcze opozycja nie chce odwołania prezesa Mariana Banasia. W zaciszu gabinetu miała zostać podpisana pewna y, umowa, czy nawet została podpisana i tutaj trochę zmieniam wątek na bardziej lokalny. Piotr Kowalczyk był przewodniczący Lubelskiej Rady Miasta, był y, no, bliski współpracownik prezydenta Krzysztofa Żuka został aresztowany. Jest to efekt głośnej e, prowokacji CBA związanej z transakcją deweloperską w Lublinie. E, chodzi o przyjęcie, ewentualne przyjęcie miliona złotych łapówki. E, to jeszcze pan Piotr Kowalczyk, pana partyjny kolega, bo pamiętamy, że no, z hukiem opuszczał Prawo i Sprawiedliwości, ale przyjmował też oficjalnie, uroczyście e, legitymację Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, przyjmował, pamiętam, ale powiem też uczciwie, że nie pamiętam go jako aktywnego członka, więc nie jestem w stanie powiedzieć, mówię to szczerze, czy jest członkiem, czy też nie, bo jeśli to w strukturach miejskich, do których ja jakby wiedzy większej nie mam. A prezydent Żuk poręczył za e, Piotra Kowalczyka, e, jest przekonany, że jest to człowiek uczciwy. Pan Jan Łopatę również by zdecydował się na gest wobec m, partyjnego kolegi? Taki? To nie dlatego, jako partyjnego kolegi, to nie w tym, Rzecz, myślę jako człowieka, dlatego że to była kolejna prowokacja. Tak to e, z tych informacji, które nie wiemy, które znamy, wygląda, że była to prowokacja i trochę mi to zaczyna przypominać aferę gruntową z Andrzejem Leperem, tak przynajmniej na początku. Wymyślona cała procedura i całe postępowanie po to, żeby końcowy efekt był znany tym, którzy tą prowokację uruchamiają. Odnosiłem wrażenie przez moment, e, chociażby dlatego, że sam e, szef e, informacji z Warszawy przyjechał do Lublina, żeby e, informować o tym, że była to trochę próba przykrycia. I myślę, że to też Pan e, powiązał te wątki Mariana Banasia i, i pana przewodniczącego Kowalczyka e, słusznie, bo to trochę była próba przykrycia. To, to, to wyłącznie e, e, to połączenie to e, kwestia aktualności. No, możliwe, ale tak mi się wydaje, że była taka próba, ale to się pisowi nie

E, czytałem oświadczenie pana e, Kowalczyka, choć dzisiaj to jest decyzja sądu, przynajmniej instancji tej e, zamojskiej i pewnie jest odwołanie, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ja nie, nie, nie jestem człowiekiem, który e, podważa e, e, sądowe wyroki, więc zobaczymy, poczekamy, jak to się dalej rozwinie. Musimy poczekać, e, także dlatego, że materiały w tej sprawie są, są tajne. Nie, no, nie, nie znam argumentacji. No, tak, nie znam argumentacji, będzie... aczkolwiek we wszystkich dziennikach, wszystkich informacjach jest uwypoklona kwota, która została wpisana do umowy. Jak ta łapówka może być wpisana do umowy, to ja naprawdę w głowę. Będziemy to oczywiście sprawdzać na bieżąco. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Łopata, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem Radia Lublin. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. To dziękuję nie śpiał, do usłyszenia.